Ciekawe zapytanie, czy ma sens odwoływanie się od nieprzyznanego zasiłku rehabilitacyjnego przez ZUS, kiedy jesteśmy naprawdę chorzy, czekamy na poważną operację biodra, no niestety oczekiwania mamy aż 2 lata. Witam, urodziłem dziecko w październiku 2011 i od tamtej pory mam poważne problemy ze stawem biodrowym, martwica głowy kości udowej, stawu biodrowego prawego. W maju po urlopie macierzyńskim wróciłem do pracy, ale dobiegał koniec mojej umowy i po przepracowanych w bólach 2 tygodniach mój pracodawca miał takie prawo, nie przedłużył mi umowy ze względu na moje problemy z biodrem. Od maja przebywam na zwolnieniu lekarskim i otrzymuję zasiłek chorobowy z ZUS, natomiast 2 tygodnie temu zostałem wezwana na komisję lekarską na kontrolę zwolnienia lekarskiego i lekarz orzecznik stwierdziła, że jestem zdolna do pracy i od następnego dnia muszę zgłosić się do pośredniaka. Natomiast ta sama pani orzecznik powiedziała mi tak prywatnie w zaufaniu, że może mi poradzić, abym od następnego dnia poszła na zwolnienie lekarskie wystawione przez ortopedę, no ponieważ rozumie, że nie jestem zdrowa. No, gdzie tutaj logika? No, tutaj mnie osoba odrzuca, a prywatnie radzi mi, abym poszła od jutra na dalsze zwolnienie. Od dnia następnego skorzystałem z porady tej pani doktor, dalej kontynuowałem zwolnienie. Dzisiaj byłam na drugiej komisji lekarskiej, ponownie kontrola zwolnienia i rozpatrzenie przyznania zasiłku rehabilitacyjnego. I lekarz po przeprowadzonym dzisiaj badaniu był nawet skłonny mi przyznać ten zasiłek i pozwolić kontynuować dalej zwolnienie do momentu, kiedy nie zobaczył w moją kartotekę ZUS-owską i zobaczył, że 2 tygodnie temu orzeczono, że jednak byłam zdolna do pracy. No, pani doktor kazała mi teraz opuścić gabinet, pozwolić zapoznać się z moją kartoteką. No, zaraz po mnie wyszła do gabinetu swojej koleżanki, która właśnie ta koleżanka na ostatniej komisji stwierdziła, że jestem zdolna do pracy. Narada trwała za 40 minut i stwierdzono, że jednak jestem do tej pracy zdolna. Bardzo proszę o pomoc. I czy w tej sprawie pozostaje mi tylko odwołanie się od decyzji o nieprzyznaniu zasiłku chorobowego? Cóż, Kafka by tego nie wymyślił, czy tam Mrożek, czy inni, natomiast stan budżetu, niestety stan budżetu naszego państwa, pośrednio ZUS-u, pośrednio NFZ-u, co widzimy po receptach, jest taki, że stąd się biorą takie decyzje, wydawałoby się, że w sprawach ewidentnych, no ktoś jest chory, nie może chodzić, no ale może pracować. Cóż, no oczywiście, no można pociągnąć jeszcze to tam miesiąc czy dwa to zwolnienie, natomiast no jedyny sens tak naprawdę ma odwołanie się od tego nieprzyznanego zasiłku. Aby było jasne, sprawy się wloką miesiącami, wyniki są różne. Korespondowałem z pacjentką, która wygrała z ZUS-em o zasiłek rehabilitacyjny, ale wygrała po 12 miesiącach. Znaczy wygrała trochę wcześniej, świadczenia dostała po 12 miesiącach, czyli dostała pieniądze i dalej w sumie pozostała bez środków do życia, bo skończył się okres zasiłkowy. I branie pieniędzy, że tak powiem, z zasiłku rehabilitacyjnego. No jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia w tej sprawie, oczywiście zapraszam Cię do komentarzy tutaj poniżej pod tym filmem, natomiast tutaj wstąp na stronę, wpadnij na stronę internetową, dużo innej ciekawej informacji o podobnym charakterze. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.